No ja powiedziałem, ta wojna się zaczęła, to było inaczej, tu nikt nie wiedział. Tylko 1 września wieczorem się ściemniało, najpierw zastrzelili w tym wrodzonym tamtego strażnika, bo tam strażnik był, tu, no oni tutaj rano prędko, ja tu jeszcze byłem, jak można powiedzieć, obornik temu panu Jankiewiczowi koło Chrystusa Króla, wyłożyłem obornik. I ja pojechałem i ten obornik wywozić, ojciec mówi, jaś mówi ten obornik, już miałem 16 lat, miał tam ziemię pod Tełszewem i tam zawiozłem na tym matki. Przyjeżdżam, a tu płaci to wszystko zrodzonego, ludzie wszystko płaczą takim, że nie wiem, i już, a to nic, tym zaraz za jednym mówi, jo, mówi takie, co ja obiecałem. No i ja zaraz szybko do domu, koniowi przęgłem i do domu i patrzę, 6 żołnierzy, tam to jest na pod Biszło, tak jeszcze były takie, potem kiedyś to była tak, taka górka, teraz potem rozplanowali, taka zwierownia. I tam te 6 żołnierzy, a ja poszłem, zaraz będę blisko mieszkał, to zaraz poszłem zobaczyć, co tam jest. Jeden samolot, taki myśliwy, tak nad Biszławem, bo dalej nie wolno było, już tam było Niemcy zaraz. To granica niemiecka była tu blisko, wszędzie tu Lubawi. To była granica niemiecka. No i to było, te Niemcy weszli wieczorem dopiero, jak tego potem zaczęli, to Niemcy weszli dopiero wieczorem, jak się ściemniało. Ja poszłem zobaczyć też. A kiedy byłem 16 lat, no to co? Brat miał 20 lat, no to uciekł tak jak wszyscy z kolegami, tam do Warszawy. Tam był w wojsku dostał radny, potem dnia niewoli podzieli go za Berlin na 60 km, od czasu nie wiedzieliśmy o niczym, o nim. A Niemcy weszli bez strzału żadnego, bez wszystkiego nic. I na rynek, tutaj na ten rynek, nie? Bo to było kiedyś tam, było to w koło. I parę kompanii przyszło tych niemieckich żołnierzy i dlatego zaśpiewali, oni przyszli tu spod Ławy, bo tu blisko granica. I tam zaśpiewali, jak mówiłem, ten Deutschland, Deutschland, to ich tam te piosenki, zaśpiewali Deutschland, Deutschland, Tiberales, wszystko dobrze pamiętam. No i jakiś czas tam jeszcze pośpiewali, to i wszystko odmarsz poszli tu na dół, koło Stachra, a gdzie oni potem na Lizbach tu pewnie szli, to już potem nie wiem, nie, bo coś już ciemno i wszystko do domu. No i tu był jakiś czas spokój, jak tylko potem jak mówię, tego Asta, to wszystko to wyśpiewali i te rozstrzelania co byli. A jak weszli, to bez żadnego strzału nic. Gdzie zapewne w 1969 roku rzeka Drwęca była granicą niemiecką. Tu na pewno strażnicy niemieccy stali. Natomiast troszeczkę kilka metrów pasu pewnie było nijakiego, niczyjego. I dalej budka i strażnik, gdzie został zabity właśnie przez wkraczających niemieckich oficerów. Gdzie ta budka strażnicza stała? No tego nie wiemy. Domyślamy się, że być może w Sampławie, kiedy skręcamy w kierunku Iławy, tam mogła ta budka strażnicza stać. Kto był tym strażnikiem? Być może tutaj mieszkańcy Rodzonego wiedzą, jakie nosił nazwisko. My o tym nie wiemy. Tak więc tylko wiemy tyle, że jedna ofiara podczas tego dnia, jaką była, był właśnie strażnik polskiej armii. W 1936 roku, kiedy naziści pod wielkimi wpływami zaniepokoili mieszkańców II Rzeczpospolitej, bodajże prezydent w 1942 roku była wysiedlona
i osadzona w obozie więziennym i chcielibyśmy na ten temat troszeczkę się dowiedzieć. Opowie nam Pani, jak wyglądały pierwsze dni, wtedy jak Pani w momencie dostała się do obozu i jak to wyglądało z Pani punktu widzenia? No więc był okres wysiedlania z gospodarstw takich dobrych rolników, dobrze zagospodarowanych. No, a ponieważ my żeśmy mieszkali u dziadków, bo mojego ojca już w 1939 roku aresztowali i rozstrzelali Niemcy, za co za działalność polityczną, a my żeśmy, trójka dzieci z mamą, żeśmy zamieszkali u dziadków, u mamy rodziców w miejscowości Polskie w Rzodzie, to jest koło Brodnicy. I właśnie jak wysiedlali, to byliśmy tam. No i w nocy 1 maja 1942 roku nalot, że wyjechali samochodem, oświetlili całe gospodarstwo, że tam nic nie było widać. No i kto był w domu, tego zabierali. Spodziewaliśmy się, że może nastąpić taka obława i wyrzucono z tego gospodarstwa, ale nie w tym dniu. I moja mama właśnie została akurat w domu, a ja byłam u sąsiadki, która tam nie miała żadnej gospodarki, taka biedna kobietka i ja tam nocowałam właśnie akurat tego dnia. A moi bracia w stodole spali. No tak na wszelki wypadek widocznie mama nas tak ulotkowała. Myślała, że po prostu jak nie będzie całej rodziny, to nie zabiorą. Ale niestety, jak wtargnęli z wielkim hukiem, hałasem, krzykiem, no to jeden miał broń, bo dwójka zawsze była. No to mama, Boże kochany, 30 parę lat miała, no młoda kobieta, przestraszyła się. No i mieli listę, bo z listu chodzili. Mieli 6 osób, czyli dziadków i nas czwórka. Czy też taką starą fotografię, wizyta niejakiego Alberta Forstera w białym płaszczu tu jest, właśnie w Potulicach. Tutaj tak górne zdjęcie. Też to był właśnie rok bodajże 1941-1942. Jak długo Pan był w Potulicach? Dwa lata, 9 miesięcy. Jeszcze prosiłbym chwileczkę pozostanie. Mam nadzieję, że się podobał film. Dziękuję bardzo. Chciałbym poprosić kombatantów, przede wszystkim tutaj może od kobiet rozpoczęlibyśmy, pani Janinę Czacharowską. I też poproszę panią Genowefę Łaszewską. I też dalej poproszę kombatanta pana Tadeusza Liszewskiego i pana Mikołaja Dmochewicza. Mam tutaj takie małe upominki. Pawo! Ze mną. Nie mogę, nie zostaw mnie, mamo! Zostaw z Gałżyna, dobra. Tutaj mamy takie małe upominki. Pani Janina Czacharowska jest z nami? Nie no. Proszę. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Nie ucieka pani, jeszcze do zdjęcia. Pani Alfonsie, jeszcze stanąć przy tym. Proszę. Proszę. Tak. Pana Tadeusza Faca poprosimy. I poprosimy także proboszcza dziekana lubawskiego Marcina Staniszewskiego. I także poproszę Krzysztofa Wiecierzyckiego. Proszę. Wstańcie do wspólnego zdjęcia. Jeszcze do atelium. Księże Marcinie, może z tamtej strony.
Poproszę także dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, bo dzięki niemu możemy obejrzeć wspólnie ten film. Proszę. Jeszcze jeden kalendarz został i poprosiłbym pana wiceburmistrza, ażeby w Urzędzie Miasta również może znalazł swoje gdzieś miejsce na pamiątkę. Proszę bardzo. Może ustawimy się. Poproszę tutaj jeszcze. Drodzy Państwo, ja króciutko chciałbym tylko podziękować tego przedsięwzięcia, wspaniałej sprawy, której podjął się pan Rafał Mazurowski i nakręcił ten fajny reportaż historyczny, który będzie na pewno nieraz nam chętnie, nieraz będzie chętnie oglądany przez, nie tylko przez nas, może przez młodsze pokolenia i przypominał nam o tych trudnych chwilach, które przeżyli nasi mieszkańcy naszego miasta. Naprawdę świetna sprawa, gratuluję, dziękuję jeszcze raz reżyserowi oraz osobom, które zechciały wziąć udział w tym nagraniu. Dziękuję.